Witam na kolejnym filmiku instruktażowym. Tym razem omówimy na nim funkcje, które są dostępne w termostacie zamontowanym w naszych grzejnikach Thermoplaza. Po włączeniu grzejnika do prądu wskazuje on temperaturę, jaka jest aktualnie w pomieszczeniu. W tym przypadku 21,1 stopnia. Temperatura ta mierzona jest przez ten oto czujnik temperatury, który umiejscowiony jest z boku naszego grzejnika, aby ciepło, które będzie emitowane przez grzejnik, nie miało na niego też wpływu. Istotne jest, aby nie dotykał on żadnych elementów w pomieszczeniu, podłogi czy to ściany, gdyż będzie miało to wpływ na jego odczyty. Na naszym panelu dostępne są cztery przyciski. Przycisk w górę, przycisk w dół, przycisk ustawienia oraz przycisk cofnij lub wyłącz grzejnik. Najważniejszą funkcją naszego termostatu jest ustawienie temperatury, jaką ma grzejnik osiągnąć w danym pomieszczeniu. Służą do tego przyciski w górę, przyciski w dół. Aktualna temperatura w pomieszczeniu to 21 stopni. Fabrycznie grzejnik jest ustawiony właśnie na taką temperaturę. Jeżeli nie ustawimy temperatury wyższej, grzejnik nie będzie pracował. Aby uzyskać temperaturę wyższą, należy zmienić ją poprzez użycie przycisku do góry. Przykładowo ustawię 25 stopni. Po około 5 sekundach ta temperatura zostanie zatwierdzona. Można to też uzyskać poprzez użycie przycisku cofnij. Temperatura zostanie zatwierdzona i grzejnik zacznie pracować. Potwierdzeniem tego będzie zaświecenie się diody w tym miejscu informującej nas o tym, że grzejnik zaczął pracę. Dodam, że grzejniki Thermoplaza wyposażone są w adaptacyjny system ogrzewania, który sam dobiera moc właściwą do uzyskania temperatury zadanej lub podtrzymania jej. Grzejnik Thermoplaza można wyłączyć na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Jednak skutkuje to tym, że wszelkie Państwa ustawienia po około 7 dniach zostaną usunięte, a grzejnik zresetuje się do ustawień fabrycznych. Drugi, zalecany przez nas, to po prostu przytrzymanie przycisku z napisem OFF przez około 3 sekundy. Spowoduje to wyłączenie grzejnika, a dioda, która miga, wskazuje, że grzejnik jest podłączony do zasilania i podtrzymane wszelkie ustawienia na nim zapisane. Aby włączyć grzejnik, należy ponownie przytrzymać przycisk OFF. Grzejnik załączy się i będzie wskazywał aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Tryb turbo, który jest dostępny w naszym urządzeniu, służy do szybkiego dogrzania pomieszczenia. Załączamy go poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku dół i góra. Na wyświetlaczu pojawi się napis T-ON, wskazujący, że grzejnik pracuje w trybie turbo. Pracował będzie tak przez 24 godziny albo do momentu wyłączenia. Aby go wyłączyć, ponownie należy wcisnąć te dwa przyciski i przytrzymać. Na wyświetlaczu pojawi się napis T-OFF. Zalecamy używanie go przy pierwszym uruchomieniu w mocno wychłodzonych pomieszczeniach. Podczas pracy w trybie turbo urządzenie pracuje z pełną swoją mocą. Nie bierze pod uwagę ustawionej na nim temperatury. Jedynym ograniczeniem jest temperatura obudowy. Fabrycznie ta temperatura jest ograniczona do 95 stopni Celsjusza. Natomiast nasz termostat umożliwia zmianę. Używając przycisku ustawienia przechodzimy do pierwszej opcji, wyświetla się napis PO. Używając strzałki w górę pokazywana jest aktualna temperatura panelu, czyli 80 stopni. Kolejne naciśnięcie tego przycisku pokazuje, jaka maksymalna temperatura jest ustawiona. Możemy ją zmienić w zakresie 95 stopni, nawet do 45 stopni. Pozostawienie tej temperatury 45 stopni będzie powodowało, że grzejnik będzie nagrzewał się tylko do tej temperatury. Natomiast istotna informacja dla Państwa, obniżenie temperatury obudowy ma istotny wpływ na jakość pracy i wydajność urządzenia. Aby zmienić jasność wyświetlacza w naszym termostacie, używamy przyciska ustawienia, naciskamy odpowiednią ilość razy, aż pojawi się napis BRI, używając przyciska w górę, od poziomu 10, czyli najjaśniejszego, do poziomu 1, czyli najciemniejszego. Wyjść z tego można poprzez użycie przyciska cofnij. Inną przydatną funkcją, jeżeli chodzi o wyświetlacz, to tryb nocny. Przytrzymując przycisk ustawienia przez około 3 sekundy, następuje wyłączenie wyświetlacza. Termostat dalej pracuje, wykonuje wszystkie swoje obliczenia
i grzejnik jest w trakcie pracy. Przywrócenie wyświetlacza to naciśnięcie dowolnego klawisza. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z zablokowania klawiszy, aby uniemożliwić przypadkową zmianę, należy przycisnąć jednocześnie trzy klawisze: dół, górę oraz ustawienia i przytrzymać przez około 3 sekundy. Pojawia się napis LOCK, tym samym przyciski są zablokowane. Użycie jakiegokolwiek z nich powoduje wyświetlanie napisu LOCK. Aby odblokować ustawienia, wystarczy ponownie przytrzymać te trzy klawisze przez około 3 sekundy. Pojawi się napis Unlock i wszystkie ustawienia będą teraz działały. Funkcja Reset jest bardzo przydatna. Służy ona do przywrócenia ustawień fabrycznych naszego urządzenia. Również korzystają z niej klienci, którzy korzystając z tego urządzenia nie są pewni, na jakim etapie zakończyli ustawienia. Używając przycisku ustawienia i naciskając go do momentu, aż pojawi się napis RES i używając przycisku w dół, należy go przytrzymać przez około 10 sekund. Nastąpi sygnał dźwiękowy, wyłączenie grzejnika i ponowne włączenie.